pierwszy dzień Szymon wystrzelił jak z procy, no, od początku jechał bardzo szybko. Ja miałem trochę problemy, żeby się przełamać, bo ta trasa jednak jest bardzo szybka, jest techniczna. Nie dość, że techniczna, to i szybka, może tak. No i co, treningi pojechałem troszkę słabo, ale na wyścigach już się zmobilizowałem i udało się pojechać dość szybko, jednak do Szymona mi trochę brakło, ale doświadczenie wygrywa, jak to mówią. No i co, i jestem w drugiej klasie, drugi w klasyfikacji samochodów przednionapędowych na całym wyścigu. Szymon jest pierwszy, także myślę, że cel został osiągnięty. Plan na jutro? No, plan na jutro będzie taki sam. No, mam nadzieję, że się też troszeczkę poprawię, zbliżę się do Szymona, bo myślę, że tutaj będzie ciężko z nim wygrać, bo jedzie naprawdę bardzo szybko. No ale będę chciał pojechać jak najszybciej, no i złamać te 2.16. Drugi Karol Krupa na Renaultie Clio a na trzecim mieście Michał Tokovič na Peugeotie 108 Maxi Poháre odozdane. Gratulujeme! Jak najbardziej pozytywnie. Pierwsze i drugie miejsce w klasie i w samochodach przednionapędowych jest zarezerwowane i zdobyte, można powiedzieć. No co, pojechałem praktycznie tak samo jak wczoraj, nie poprawiłem się za wiele. Trochę kombinowałem z oponami, czułem, że jest lepiej, dzisiaj też była wyższa temperatura. Po prostu w lesie nie dało się pojechać szybciej, bo wjeżdżając do lasu już opona zaczęła płynąć i no nie było tej przyczepności, co trzeba. No ale jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni. No cóż, czekamy na następne zawody Magura za miesiąc. No i będziemy próbować też osiągnąć takie wyniki, jak mamy teraz. No, mam nadzieję, że się to uda. Szymon Piekosz, Karol Krupa a Jaroslav Adamiak, trojica najlepších v triede E1 do 2000 kubíkov. Trieda...